Stasiu, przywitaj się z widzami na nowym filmie. Witam, witam. Witamy z Jarosławek. Takim miłym akcentem zaczynamy ten film. Bo tak sobie ustaliliśmy z Radziem, że na tym wyjeździe albo grubo, albo wcale. Chyba jeszcze. Chodzi trochę jak jesiotr, nie? Tak. Jest jesiotr, widać płetwę. Nawet branie było takie jesiotr. Tak, tak, tak. Pips, pips, pips. Pips, pips, pips. Tu, ale zasał, stary, dolna warga, działany jest ten haczyk, tutaj, widać? No widać, dwie kulki? Dwie kulki, no. Radziu, nie przejmuj się. Niektórzy marzą o tym, żeby złowić takiego jesiotra tutaj, przyjeżdżając. Tak nas przywitało łowisko w Jarosławkach. Ten piękny, wrześniowy poranek. To jednak zadowolony jednak jesteś. Jestem bardzo zadowolony. Jest ciężki, także szybko go ważymy i wypuszczamy. No i jakie było nasze zaskoczenie, jak przyjechaliśmy nad wodę? No i jakie było nasze zaskoczenie, jak przyjechaliśmy nad wodę? No i jakie było nasze zaskoczenie, jak przyjechaliśmy nad wodę? I okazało się, że stanowisko, które sobie obmyśleliśmy wcześniej, czyli 25, jest tak zarośnięte, że najprawdopodobniej tutaj wędkarze bardzo rzadko albo i wcale siadają. Tutaj właściciele mówią, że wszyscy przyjeżdżają na kampingi. Stanowisko 25 nie ma kampingu, są dwie wiaty, jest miejsce na namiot. No i tu zawsze tej pałki po prawej stronie, praktycznie jak ta wiata tutaj się kończy, nie było. O, tutaj normalnie miałem zawsze zestawy. Woda w Jarosławkach po tym upalnym lecie jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo niska. A my dodatkowo jesteśmy na płytszej części zbiornika. Mnie jeszcze angina przed wyjazdem złapała, więc mam taki głos nie za ciekawy. Więc zostajemy tutaj do środy, jest poniedziałek. Mam nadzieję, że to się nie rozwinie bardziej, bo będzie ciężko. Radziu dzisiaj szaleje. Branie do brzegu. Thank you.
niestety akcja zakończona spinką. Na co było branie? Na słodko. Na słodko? Dwie słodkie. Dzikie Jarosławki. Dzikie Jarosławki, zrób to sam. Dokładnie. Poczuł się jak na dzikiej wodzie. Moje ulubione miejsce, które może na filmach nie było pokazywane, bo jak już filmy zaczęliśmy nagrywać, to akurat tutaj chyba, nie wiem czy z tego stanowiska jakiś film jest nagrany, ale tutaj kiedyś to wszystko było piękne stanowisko, a że nie ma wiaty, nie ma wódki przy kempingowej, no to ludzie tutaj nie przyjeżdżają. Ale co to dla was, nie? Przygotujemy sobie. No widzę, że już ci się klaruje stanowisko. Tu jedną wędkę postawiłem, ale w razie holu to wszystko muszę wyczyścić też dotąd. No, w razie holu, wiesz, nie? No tu z holem to będziesz miał bajunię. Nie, damy radę, wiesz? Wezmę kalosze, muszą być tylko przygotowane. I w razie ryby poszłaby w prawo, to będę do wody wchodził. O! Buba właśnie czyścił zatoczkę. Przygotowywał sobie stanowisko. Kurde! Spinka. Poszedł. No. Ale numer ty. Dwa razy pyskiem walnął i poszedł. Dwa razy spinka w przeciągu 10 minut. Ale numer. Aj, aj, aj. Szkoda, bo to był karpie. Gotowe. Wszystko zrobię, żeby się dostać do tych pięknych, dużych, wielkich, walecznych karpi! Ostatnie szlify dopracowaliśmy już. Jeszcze w to miejsce, gdzie zrobiłem sobie miejsce, to zaniosę drugiego kija. Tam poddęcę miejscówkę. No i co, będzie można powiedzieć, że... No tutaj też trzeba donęcić po tych braniach, co były. Dajmy dwie doby. Jaki sobie cel założyłeś na tą zasiadkę? Żeby było, żeby trzy sztuki. Na dobę? No dobra, pojedli, popili. Trzeba się teraz zabrać za nęcenie na przygotowanie stołówki dla naszych karpiszonów. Zazwyczaj to się dzieje odwrotnie, pod wpływem tych wszystkich emocji, tego pośpiechu, ale tym razem wraz z kolegą podeszliśmy do tej zasiadki bardzo luźno. Wykonujemy czynności powoli i stwierdziliśmy, że najpierw zjemy my, a dopiero potem będą jadły karpie. Co będą jadły? Będą jadły ziarna typu kukurydza, bobik, konopie i do tego kuleczki. Czyli praktycznie wszystkie rarytasy, które karpie uwielbiają. Śmierdzi tutaj, widzę, przełamane owocem. Tak to wygląda. Mniam, mniam. My tu gadu, gadu. Śmiechy, chichy. Mnie to chodzi. Tak
Czekaj, ja tam muszę podejść, żeby on mi podpał, bo to tam nie jest źle. No i zaczęło się. Pierwsze koty za płoty, jak na Jarosławki, to jest niewielka rybka, ale zawsze. Na rozgrzanie, powiedzmy. Pięknie się nastraszył. Zawsze to karpik, nie? Drugą stronę pokażemy jeszcze. Jak ze zdjęcia. Rozgrzewkowy. Rozgrzewkowy. No i teraz nic, tylko czekać na twoich większych kolegów i koleżanki. Wypuszczamy. Co tu umotałeś? Zmieniłem trochę. Pokaż tu. Na noc taktykę. Na noc? Znaczy na noc, nie ma to. Na wieczór. Na wieczór, no. Te. Przed przełomem takie przerzuty. Myślałem, że już spać idziesz. Przed przełomem takie przerzuty. I stwierdziłem, że tym razem będę podwieszał przynętę. To będzie taka kuleczka. Śmierdząca z owocem. Zostawię to samo. Nie, tu masz chyba na słodko. Bo te jasne kulki to są chyba klony. No tak, nie, no na słodko, tylko chodzi mi, że podobny zestaw. No a tymczasem jesteśmy po deszczu. Dobrą godzinę tak popadało. Trochę podlało tą wodę i bardzo dobrze. W międzyczasie nęciłem. Trochę mnie ten deszcz, jak również ten karpik, który był niedawno, wybił z tego nęcenia, więc robiłem to na raty. Potem znowu padało i nie padało. Ale koniec końców powiem wam, że woda zaczęła trochę żyć. Pojawiły się pierwsze spławy. Pierwsze po tym deszczu, bo w trakcie dnia tam kilka ich było, ale nie za wiele. Więc spodziewamy się, że może się za niebawem coś tutaj wydarzyć. Jest godzina po 22. Ja mam pytanie do tego pana o prawdę wędkarstwa. Bo prawda wędkarstwa jest taka. Cześć. Z drugiej strony znowu. Jedzie z drugiej strony. Może za chwilę z naszej strony. Rozpoczną się brania. Ja to by chciałem powiedzieć, że prawda wędkarstwa jest taka, że trzeba wędki przerzucić. Dokładnie tak. Dzień drugi. W nocy trochę padał deszcz. Przywitała nas taka aura dzisiaj niekoniecznie pozytywna. W nocy za wiele się nic nie działo. Jakieś tam pojedyncze mieliśmy pipsania, ale nie udało nam się nic złowić. I Radziu tutaj od samego rana wziął się za robotę. Powiedział, że dobierze się do tych ryb dzisiejszego dnia. Powiedział, że ma sposób na to. Ale czy zdradzi? Jak to z Radkiem bywa różnie. Radziu, jaka jest prawda wędkarstwa? Prawda jest taka, że przyjechaliśmy odpocząć. I połowić ryby. Połowić ryby. A żeby połowić ryby, no to trzeba kombinować. Więc zmieniam taktykę na ostatnie półtorej doby. I spróbujemy na Chodriga. Czy tam Czotriga, jak kto woli. Drugi.
drugą część filmu będzie dla was nagrywał Radosław, ponieważ ja tracę głos i resztkami głosu mówię. Wszystko przez bolące gardło od tygodnia, ale nie ma się co mazać na ryby. I tak pojadę. A tymczasem nie zdążył uwiązać, ma branie do brzegu. Uważaj, Radek, bo szyszki złowisz. Siedzi? Chyba coś siedzi. Coś tam targasz. Czy nie? Powiem wam w ogóle, że tutaj z racji tej, że jest mało wody w Jarosławkach, to te brania też chyba takie jakieś przestosowane miczne. Nie wiem, czy to ma wpływ, czy nie. Radziu, bo już pod moją wędkę idziesz, wiesz? Jest to coś małego. Jest coś, ciągniesz. Karpik chyba mały. Tak. Mały karpik. Kurwa. Tego się nie spodziewałem. Giganta. Gdzie go masz? Kolejna spinka. Kolejna spinka? W samym brzegu. No to mówię, że coś jest, kurde. Przecież nie wiem, czy one przez tą płytką wodę tak biorą, czy jak. Kurde, trzecia czy czwarta spinka na tej zasiadce. No. A to się nie zdarza. Przy samym brzegu. A co się połakomił ten bydlak? Pokaż. Na dwie kulki aż. Jedna tonąca tuna, a druga pływająca. Tuna i pływak squid. Squid. Aura dzisiaj na dworzu. Jest zimno, jak widzicie, mam czapkę. Głosu już prawie nie mam. Z braniami lipa. Słabo, ale my się nie poddajemy, bo jeszcze zostajemy do jutra, mamy drugą dobę przed nami. W związku z tym mamy kilka pomysłów, kilka planów. Ja przed chwilą powiązałem nowe przypony, pozmieniałem trochę przynęty, bo tak próbuję się strzelić. Podnęciłem. Że na bogato. Buba już nie może mówić, bo traci głos na tej zasiadce. Wcale nie na bogato, bo naprawdę to nęcimy selektywnie, po 2-3 spomby co jakiś czas. Nie jest tak, że machamy, a jak już rzucam więcej spombów za jednym razem, to w większości w spombie jest konopia na przykład. To nie można tego nazwać obfitym nęceniem. Co innego, mam same kulki. No punktowo, selektywnie, tak jak zakładaliśmy. Te drzewa przeszkadzają po prostu. Całe szczęście nie w wodzie, tylko na brzegu. Radek również zmienił taktykę. Zdejmuje teraz tak zwane zwyklaki, czyli przypony na plecionce miękkiej i na obydwu kijach zakłada. Pierwszy raz będę tak łowił, jeszcze nie łowiłem na chodrigi, także... Pierwszy raz w życiu? No, że to będzie debiut.
złapał pod mojego kija chyba, nie? U mnie też coś kipsło. Będzie kar. Dzięki, stary, za pomoc. Działa ta kamera. Przed chwilą kamera wpadła do podbieraka, słuchajcie. Wypadła mi z ręki. Podbierak był w wodzie. No i niestety zamoczyła się ta kamera. Ona nie jest przeciwwodoodporna, ale jakoś cudem działa. Dobra, nagrywamy GoPro. Bo tamta kamera jednak niestety, ale nie da rady. Ślizga. Słyszymy kamerę na razie i wszystkie klipy idą z kamery GoPro, więc ja siebie nie widzę. Mam nadzieję, że dobry obraz nagram dla was. Trochę słońca wyszło wreszcie i miejmy nadzieję, że ona dojdzie do siebie i tą drugą dobę zasiadki będziemy mogli normalnie kamerować. Tymczasem taka sytuacja. Co tu masz? Co ty tutaj masz? Rybkę do sfotografowania, panie. Trzymaj aparat. Thank you.
awarii, bo jest na wietrze, jest cały dzień, może się wysuszy i będzie ok. Ale jak na razie dalej nagrywamy ten film kamerą GoPro. No i oddaję ręce. Może będziemy... W ręce Radka oddajemy. Może będziemy zawsze tylko tą nagrywać, co? Jesteśmy ponownie na wizji. Stała się wczoraj rzecz niesłychana. Podczas holu jednego z karpi wpadła nam kamera do podbieraka. Całe szczęście, że to podbieraka, nie do wody. Udało ją się odratować. Suszyła się wczoraj, dzisiaj jeszcze z rana. Ale na razie działa. Wydaje się, że jest odratowana. Tak. Ostatni dzień zasiadki przed nami. Ty straciłeś głos na sam koniec. Znaczy już wcześniej traciłeś. Radek będzie mówił za mnie więcej. Najbardziej cię dopadło, jak kamera wpadła do wody i, i nie mogliśmy nagrywać. Ale teraz już ci wraca pomału. Straszny wiatr jest na tej zasiadce. Dmucha tak, że chciało nam namiot zabrać w nocy. No, dokładnie. A propos nocy, tutaj warto podkreślić też, że nie mieliśmy żadnego brania, ani jednej, ani drugiej nocy. Wszystkie brania praktycznie, jakie mieliśmy, były wczoraj, między godziną mniej więcej 14 a 18. Mamy pewne podejrzenia, dlaczego tak jest, że w nocy nam tutaj ryba nie bierze. No dokładnie, bo jest dosyć niski stan wody. Jest bardzo niski stan wody. Po tych upalnych dniach w tym roku woda jest bardzo niska i tak naprawdę łowimy na bardzo płytkiej wodzie. Tam nawet metra może nie mieć. No i takie podejrzenie, że po prostu ryba w nocy tam nie wchodzi na tą płytszą część zbiornika. Tak jak mówiliśmy, wszystkie brania były w dzień. Było też trochę spinek. Także też się wydaje trochę dziwne. Może powiemy trochę o nęceniu, jak łowiliśmy, jak nęciliśmy. Powiedz, Radziu. Pokazywaliśmy, tak, że nęcimy ziarnem, kukurydzą, bobikiem, pokruszonymi kulkami. I całymi kulkami. I warto tutaj jest dodać... Trochę orzecha jeszcze było w zanęcie. Tak, ale warto jest tutaj dodać bardzo ważny aspekt, ponieważ jak wiecie, wielu z was, którzy tutaj przyjeżdżają na Jarosławki, uważa, że łowisko jest zakiszone, przenęcone, że ryby są przejedzone. Powiem wam, moim zdaniem jest na pewno w tym trochę prawdy, bo tutaj jest bardzo duża presja wędkarska. Natomiast to, że my nęciliśmy taką ilością produktów, nie oznacza to, że robiliśmy takie wielkie górki. My na każdą wędkę rzucaliśmy po 2-3 spomby. Tyle wychodziło na jednego kija mniej więcej. No, i selektywnie co ileś godzin, ewentualnie jak były te brania, to donęcaliśmy. I to było wszystko. Więc ja uważam, że na takich zbiornikach komercyjnych, gdzie ta presja jest naprawdę duża i tego jedzenia wpada w sezonie full, bardzo dużo karpiarzy przyjeżdża i dużo zawodów też tu jest wędkarskich, także tego żarcia wpada do wody. Dobrem dla nas wędkarzy
będzie nęcenie nie jakieś bardzo obfite, ponieważ ryby jest tu naprawdę dużo, ale jak będziemy siać, zasypywać, to wtedy sami sobie ograniczamy możliwości nabrania. To jest moje zdanie. Macie inne, prawda wędkarstwa jest po to, żeby się nią dzielić. Piszcie w komentarzach. Mów Radziu dalej, bo ja już...